Serdecznie witam głównego gościa i gwiazdę. Myślę, że parytety damskie zostaną tutaj przywrócone z panią w roli głównej, mianowicie pani doktor Justyna Chłap-Nowak, autorka absolutnie wyjątkowej pozycji, pomnikowej edycji wyboru wierszy patriotycznych Jeszcze Polska z pod tytułem Klasyka polskiej poezji patriotycznej i myślę, że do tego za chwilę nawiążemy. Pani doktor jest nie tylko wykładowcą akademickim, historykiem literatury, nie tylko autorką kilku już bardzo ciekawych antologii poezji, ale także sama pisze wiersze, więc sądzę, że to bardzo interesująca perspektywa dla nas obserwować, jak poeta dokonuje wyboru i to wyboru tak niezwykle obszernego i tak bardzo ambitnego, mogę powiedzieć. Chciałabym nawiązać także do kontekstu dzisiejszego wieczoru. Myślę, że to nie przypadek, ponieważ ludzie wierzący nie wierzą w tak zwane przypadki, iż dzisiejsze nasze spotkanie jest tuż po dniu wczorajszym. Sądzę, że to bardzo piękne połączenie tej antologii ze świętem, właśnie z lekcją patriotyzmu, jakiej wczoraj wszyscy doświadczaliśmy w różnych miastach Polski. Chciałabym także bardzo serdecznie powitać naszych wspaniałych przyjaciół Klubu Ronina i nas tutaj także, panią Halinę Łabonarską i Jerzego Zelnika. Witam państwa, którzy dzisiaj rozpoczną i zakończą dzisiejszą część naszego wieczoru i wykonają także antrakt w trakcie naszej rozmowy. Także teraz chciałabym poprosić o preludium do wieczoru. A więc to jest Jan Jurkowski, Lech wzbudzony i lament jego żałosny w roku od jego panowania, 1056. Fragment. A jeszcze ten fragment, tego fragmentu mam fragment. Swawola się rozrosła. Krzywda ząb zaostrzyła, płaszcz szczerości cnotliwej po twarz zastąpiła. Wstyd swe oczy utracił. Niewola w wolności prawu ręce odcięła i sprawiedliwość. Pożytek sam jest w wadze. Uczciwe szło w śmieci. Cnota kąty podpiera. Łotr wysoko leci. Bogactwa zbyły uszu. Nie ma swych nóg rada. Siła serce straciła, wszędy rządzi zdrada. Złość się w szatę ubrała niewinnej dobroci. Zazdrość pyskiem jaszczurczym sprawy mądrych szpoci. Zasługa cierpi guzy, kłamstwo niesie dary. Głowy mózgu nie mają, własne z nich masz kary. Prawdzie język użniono, mądrość głupstwo depce. Ateuszowie mnodzy Boga ważą lekce. Teofil Lenartowicz do nieprzyjaciół ojczyzny naszej. Czyliż widzicie szalone wrogi, lotnego ptactwa powietrzne drogi, albo ślad złotej ryby na stawie, albo wężową ścieżkę na trawie? Czyliż wy wiecie, gdzie lecą wonie i kędy gwiazda, ostatnia,
płonie? Czyście zgłębili otchłanie morza, nad którym złota pali się zorza? Czy wam żywioły jak miecze służą? Wyż to rządzicie ciszą i burzą? Czy w waszej sile, czy w waszej mocy wstrzymać poranek po ciemnej nocy? Czy wam wiadome wszelkie westchnienie i kędy bierze swą moc stworzenie? I czy wy wiecie, gdzie się obraca wszelkie westchnienie, wszelka łez, praca? Gdym się was pytał, wyście milczeli. A skądże wiecie, że my zginęli? To autorski wybór autorki. I bardzo dobry przyczynek do pierwszego pytania, ponieważ dwa różne teksty, zupełnie skrajne, różne epoki. Co łączy w takim razie wiersze, które zechciała pani włączyć do swojego wyboru? Jakie jest kryterium naczelne? Może tak. Jeżeli państwo pozwolą, to ja tylko zacznę od podziękowań, bo naprawdę nigdy nie myślałam, że znajdę się w Roninie, w którym czasami bywa mój mąż. Czasami myślałam o tym, że mąż mój wyjeżdża do Warszawy i mówi, będę dziś w Roninie. I to zawsze tak brzmi niezwykle romantycznie, tajemniczo. I naprawdę nigdy nie myślałam, że mnie ten zaszczyt też spotka. Więc za to bardzo dziękuję. Czuję się naprawdę ogromnie wyróżniona. Nie wyobrażam sobie godniejszego audytorium i też bardziej, jeżeli można powiedzieć, bliskiego sercu, jeżeli chodzi o rozmowę o poezji patriotycznej, którą rzeczywiście tutaj w tej cegle usiłowałam w jakiś sposób pokazać, ale odpowiadając na pani pytanie, to oczywiście jest odpowiedź bardzo, obawiam się, irracjonalna, dlatego że z całą pewnością są kryteria, które możemy przykładać do poezji i sprawdzać, czy to jest patriotyczna poezja, czy nie. Czy ona mówi o ojczyźnie, czy ona do czegoś wzywa, do walki, do obrony, czy mówi o miłości ojczyzny, czy mówi o dumie, czy też jest to taki patriotyzm krytyczny, prawda? Polska jest cudem, którego należy bronić, ale to, co z nią zrobiliśmy, jest złe. Więc co robić, żeby ratować tę Polskę? Bo w tych wszystkich wierszach, które tutaj zostały przeze mnie zebrane, z całą pewnością jest coś, co jest ideą. Polska jest tutaj i bytem prawdziwym, realnym, ale też i ideą, do której czasem rzeczywistość może nie dorasta, czy w jakiś sposób psujemy te idee, ale jeżeli chodzi o ten podstawowy wybór, czy to kryterium, którym się posługiwałam, obawiam się rzeczywiście to było kryterium nieco irracjonalne. To znaczy pierwsze, do czego wstyd się może przyznać, bo to zupełnie nienaukowe, to te wiersze, które rzeczywiście jakoś ściskają za gardło i czuję się po prostu jakąś emocję prawdziwą, bo taka akademicka poprawność, deklamatorstwo nie zawsze, czasem w bardzo dobrej wierze pisane, nie zawsze przemawia, więc tutaj jednak starałam się wybierać te utwory, które przemawiały do mnie, które przemawiały do przyjaciół, do rodziny, o których dyskutowaliśmy też w domu wiele razy. Więc to jest na pewno właśnie taki podstawowy warunek, przepraszam, to jest to, żeby to było prawdziwe uczucie do Polski. Jakie ono jest? Czy ono jest w 100%
aprobujące, czy to jest miłość, czy to jest duma, czy to jest zawstydzenie, ale zawstydzenie połączone z bólem i chęcią poprawy, a nie z chęcią zniszczenia, prawda? To chyba jest to kryterium, o którym no tutaj przede wszystkim powinnam powiedzieć. Stawiając sprawę na ostrzu noża może, zadam pytanie tak. W takim razie bardziej Herbert niż Szymborska? Tak, oczywiście, że tak. No na pewno tak. To znaczy ja Szymborską bardzo szanuję i cenię. No nie za to, jak zaczynała swoją karierę, ale wzięła rozbrat z tą epoką. I natomiast z całą pewnością to, co Szymborska zrobiła, czego bym, no, jak gdyby nie, co odrzucam, no, też jak gdyby uczuciowo i duchowo, to, że starała się swoją twórczością, to jest jej wybór, ale w jakiś sposób deprecjonować ten inny wybór, ten wybór patriotyzmu otwartego, podejmowania tematyki niemodnej, anachronicznej, no takiej służebności poezji, prawda? Można mówić poezji zaangażowanej po prostu, tak? Można mówić poezja zaangażowana i odrzucić to, uważać, że to jest deprecjonujące określenie, że to jest B, prawda? Zaangażowanie to jest produkcyjniak, to jest no, jakieś takie najgorsze skojarzenia, ale przecież poezja służebna to jest cały gigantyczny dorobek, bogactwo, skarb polskiej literatury romantycznej, patriotycznej, właściwie od, no nie wiem, od Konfederacji Barskiej już to jest ewidentnie poezja zaangażowana. Można powiedzieć zaangażowana w służbę Polsce. Oczywiście w przypadku tej wcześniejszej poezji, zwłaszcza, przepraszam, że tak tokuję, ale boję się, że ucieknie mi myśl. W przypadku tej wcześniejszej poezji rzecz jasna jest też takie pytanie, czy to jest poezja bardziej religijna, czy bardziej patriotyczna. I nie umiem tej granicy przeprowadzić w jakiś sposób racjonalny. Oczywiście tam, gdzie przeważają no, ilościowo motywy religijne, wiadomo, można powiedzieć, nie, to już jednak zostawmy do szuflady, włóżmy do szuflady z poezją religijną, ale z drugiej strony w naszej tradycji, i to znowu tak obśmiewane bywa, ten splot jest tak nierozerwalny, że można próbować to rozdzielić tylko z krzywdą dla jednej lub drugiej strony. Ale Herbert oczywiście przed Szymborską. Bardzo się cieszę, że padło to zdanie o braku właściwie antynomii pomiędzy poezją religijną a patriotyczną w wiekach poprzedzających wiek XVIII. Ponieważ to jest zjawisko, które właściwie ja obserwując, no, także jako polonistka, wiele antologii ukazujących się w ubiegłych latach, nie jest to zjawisko dostatecznie, powiedziałabym, dostrzeżone i opisane. Istnieją antologie poezji religijnej, bardzo dobre, ale jednak traktujące jakby rzeczy autonomicznie, rozdzielnie. Nikt nie pokusił się, ażeby dobrze opisać tę synergię pomiędzy właściwie naturalną dla polskiej historii w literaturze. Myślę, że to po prostu wzmacnia jedno i drugie, to znaczy to połączenie nie jest jakimś nieudanym takim melanżem, który brzmi sztucznie i który po prostu jest tak od na chwilę tylko połączony, tylko to się w sposób istotny czy istotowy, nie wiem jak to powiedzieć, połączyło i myślę, że to jest no, jakiś taki cud polskiej poezji, ale nie tylko poezji, tylko i no, naszej historii, prawda, że dane nam było być blisko Boga i tyle. Ja chciałbym jeszcze, jeśli można, bo nie jesteśmy tylko aktorami, ale przede wszystkim ludźmi, którzy starają się jakoś to też myślą i sercem obejmować. Mnie się wydaje, że to jest wspaniały prezent też, proszę Państwa, na 1050-lecie, prawda? Że to połączenie tego naszej tradycji chrześcijańskiej właśnie z tą troską o ojczyznę. To jest właśnie tutaj gdzieś zsumowane i muszę powiedzieć, że ja tę książkę już mam w ręku od chyba grudnia. Grudnia mamy. Pamiętam.
I ciągle z niej korzystam, ona mnie inspiruje też w pracy właśnie nad ewentualnymi jakimiś właśnie koncertami związanymi z naszą wielką rocznicą. Żeby Państwu uzmysłowić skalę zjawiska, z jakim tutaj mamy do czynienia i którym się cieszymy, to jest antologia, która obejmuje prawie 260 tekstów poetyckich, 130 autorów, przy czym coś, co mnie zupełnie zachwyciło, to jest staranność naukowa, z jaką ta antologia została opracowana, bowiem każda postać autora jest opatrzona biogramem i to właściwie można powiedzieć, że nie notką biograficzną, ale biogramem bardzo rzetelnym i wszystkie utwory opatrzone są niezwykle rozbudowanymi przypisami. To wszystko nie po to, żeby Państwa zniechęcić do lektury tomu poezji, tylko żeby zachęcić tych, którzy właśnie szukają pewnej porcji bardzo starannie wysublimowanych informacji, bezcennych zupełnie. Wielu rzeczy naprawdę można się tutaj dowiedzieć na wysokim poziomie szczegółowości. Przy czym przypisy są podane w niezwykle klarowny sposób i to jestem urzeczona językiem przypisów tego tomu. Kończy książkę niezwykle obszerna bibliografia, do której chciałabym za chwilkę także nawiązać. Indeks autorów, no właściwie wszystko to, co powinno w pomnikowym dziele się znaleźć. Ale może chwilkę na temat bibliografii, choć jako przyczynek do dalszego pytania. Otóż bibliografia, można powiedzieć, i w ogóle wybory, antologie literatury polskiej, poezji polskiej, w jakiś sposób się urywają, ucinają. O ile w latach 70., 80. całkiem sporo takich edycji się ukazywało, o tyle, proszę Państwa, lata 2000 i następne to jest posucha. Jedna, dwie bardziej zauważalne edycje. Tomkowski ostatnio oczywiście, o którym zresztą w Roninie, z tego co pamiętam, mowa była. Na pewno na portalu Solidarnych reklamowaliśmy ten tom, choć jest ono objętościowo nieporównywalne oczywiście. Także jest autorskim wyborem, ale jest to poręczna, nieduża edycja. I teraz to jest zjawisko niezwykle bolesne, no ale powiedzmy, że możemy się zastanawiać nad nim socjologicznie. Natomiast pytanie, do którego chciałabym nawiązać. Jak sobie Pani poradziła z selekcją utworów? Bo to jest dla mnie tutaj kluczowa informacja. Kryterium, powiedzmy, że udało nam się subiektywnie i racjonalnie ustalić, a teraz mamy kilka wieków twórczości, bo to zamykamy rokiem 1918, ale proszę Państwa, rozpoczynamy utworem z Gala Anonima, cytowanym u Gala Anonima. Także mamy tutaj spokojne 8 wieków twórczości w jednym tomie. No i właśnie, jak się to robi? Znaczy, ja nie wiem. Ja myślę, że ja sobie nie poradziłam. To jest przede wszystkim taka najuczciwsza odpowiedź, bo dylematy, jakie przeżywałam, co wybrać, a co odrzucić, jak to zebrać. Rzeczywiście sen z powiek mi spędzały i obawiam się, że rodzinie też, którą ciągle wzywałam na pomoc, co wybrać. Oczywiście nie, ale to w żartach. No wymagało to szperania, ale to jest to, co lubię. Tak samo jak te straszne przypisy olbrzymie, to też obawiam się, że to jest rzecz, którą po prostu lubię robić i może dlatego one są takie duże, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jeżeli mogę jeszcze tylko na chwileczkę odwołać się do tej antologii pana Tomkowskiego, bo ona jest, to jest 100 wierszy patriotycznych i to jest też taki przekrój przez wieki. To jest niebywale, dla mnie to była niebywale cenna jak gdyby wskazówka, z jednej strony pomoc, ale też i inspiracja, dlatego że tam są gołe teksty i tylko podana notka bibliograficzna, skąd tekst jest zaczerpnięty. I jednak czytając ten tom, uznałam, że on jest dla specjalistów bądź osób, które czytują poezję na co dzień, lubią i znają poezję patriotyczną i nie potrzebują wyjaśnień. Natomiast jest gro osób,
być może w młodszym pokoleniu bardziej, które wymagają przypisów, nie znają tak dobrze historii, nie muszą też jej znać. I też teksty, no zwłaszcza staropolskie, wydawały mi się dosyć hermetyczne. Bałam się bardzo tego, że można taką ramotę po prostu odłożyć, powiedzieć, tego się nie da przeczytać, bo to jest niestrawne i nudne, śmiertelnie i w ogóle o co tutaj chodzi. Więc żeby tego uniknąć, próbowałam te staropolskie teksty tutaj przemycać, niekiedy skrócone we fragmentach, żeby po prostu one były, żeby je przypomnieć. Ale z drugiej strony oczywiście, no, żeby nie zmęczyć czytelnika potencjalnego. Rzecz jasna, potem ogromną pomocą jest też zbiór poetów XIX wieku, prawda? To jest zaledwie XIX wiek, ale reszta no, jakoś się zebrała po prostu przez szperanie w zasobach własnych, bibliotecznych. Bardzo dużo oczywiście z tych XIX-wiecznych jest też z gazet. No i tak się to po prostu uzbierało. No. Tak, samo się uzbierało. Ale myślę, że są, że te niektóre dylematy pozostały nierozwiązywalne. Sądzę, że wstęp wskazuje na te tropy, choćby fragmenty przytoczone Króla Ducha, który nie znalazł się w tomie, jako egzemplifikacja utworu, no, według mnie jednego z kluczowych, które warto byłoby tutaj zamieścić, ale sądzę, że i teraz usłyszymy dlaczego, że argumenty tak. Oczywiście były. To znaczy usłyszy pani przede wszystkim bicie się w piersi mocne i mea culpa. Oczywiście. Tak jak zawsze przy wyborach, wybór pozostaje przy nawet no, ogromnym jakimś takim staraniu i usiłowaniu, żeby wybór był obiektywny, pozostaje on jednak zawsze no, w jakiś sposób uwarunkowany subiektywnymi upodobaniami, jakimś wyborem właśnie no, moim tutaj. To jest jedna rzecz, więc to, co kogoś może boleć, że nie ma tego utworu czy innego, bardzo, bardzo mi jest przykro, dlatego że wiedziałam, że tak będzie i z drugiej strony no, no kiedyś trzeba było powiedzieć stop, prawda? Wydawca też powiedział 200 utworów, a ja tak się czołgałam, że może jeszcze troszkę, no ale nie mogło to już bardziej spuchnąć. Zresztą i tak myślę, że tom jest no, potężny, no, tyle można powiedzieć. Natomiast, bo pyta pani o kryteria i o to właśnie, co pozostało odłożone, czy z czego trzeba było zrezygnować. Więc jednak po trosze kierowałam się rozmiarem dzieł, to znaczy te dzieła, które są naprawdę znane, czy w każdym razie ufam, że są jeszcze wciąż naprawdę znane. Te dzieła, które są bardzo trudne, znaczy, które są bardzo obszerne i bardzo trudne i wymagałyby niezwykle rozbudowanych znowu przypisów, jakiegoś wprowadzenia, wydało mi się, że jednak należy z nich zrezygnować. Właśnie dlatego zrezygnowałam z Króla Ducha, nad czym bolałam. Właśnie dlatego zrezygnowałam z Angelego, nad czym bolałam, pytałam. O którego pani pytała. Ale Angeli jest, wydaje mi się, niezwykle właśnie takim, no, użyłam już tego słowa, wytrychu hermetycznym tekstem dzisiaj. To znaczy on jest niezwykle piękny, trochę może też i z tych przygnębiających bardziej tekstów, prawda? To nie jest taki tekst, który daje jakąś łatwą pociechę, aczkolwiek jest naprawdę no, niezwykle piękny, ale wydało mi się, ale to właśnie jest tylko to, że mi się wydało, że wymagałoby to zbyt długiego jakiegoś wstępu i takiego prowadzenia czytelnika, gdyby tylko ten fragment wyjąć. Innym takim dziełem, które też było przywoływane, że warto by było, na przykład jest Mohort. I też miałam te same wątpliwości i też być może jest to moja pomyłka czy zła ocena sytuacji, ale rzeczywiście no, tak mi się wydawało, że te utwory, które właśnie są bardzo trudne, na przykład miałam straszliwe kłopoty, jeżeli można tak powiedzieć, z bardem polskim Czartoryskiego, który jest
rzeczywiście trudny, właściwie można powiedzieć no, myszką trącący nieco. I trudno było z niego wybrać jakiś taki fragment, który by tłumaczył się sam przez siebie. Musiałam tam napisać bardzo duży takie wprowadzenie, właściwie skrót całej opowieści, żeby to w ogóle było czytelne. Przepraszam, to już tyle. Ja chcę podkreślić, że jest to autorski wybór pani doktor Justyny Chłop-Nowak, a to znaczy po prostu tylko takie tutaj drobne przyczepianie się do dzieła idealnego. Myślę, że chwilka na poezję. Maria Konopnicka, chodziły tu Niemcy. Chodziły tu Niemcy, chodziły odmieńce. Sprzedaj chłopie rolę, będziesz miał czerwieńce. Zapłacimy chatę, zapłacimy pole, będziesz miał talarów na caluśkim stole. A mój Niemcze miły, idźże, kędy raczysz, ale mojej roli równo nie obaczysz. Schowaj swe czerwieńce i białe talary, kto przedaje ziemię nie naszej, ten wiary. Bogatyś ty Niemcze i trzos twój hendogi, ale na tą ziemię jeszcześ za ubogi. Pójdą twe talary za role, za płoty, a kto mi zapłaci ten miesiączek złoty? A kto mi zapłaci za tę jasność Bożą, co w moje okienko idzie z każdą zorzą? Za ten dach słomiany, co mi głowy strzeże? Za ten dzwon, co dzwoni rankiem na pacierze? Za te lasów szumy, za te polne kwiaty, za ten krzyż pochyły, co mi strzeże chaty? Za wiosenny klekot naszego bociana, za tą pieśń spod lasu, oj dana, oj dana. A kto mi zapłaci za tą modrą wodę, za ciepło słoneczne, za cichą pogodę, za ten wiatr, co wieje, za fujarki granie, za tego świerszczyka, co tam ćwierka w ścianie? Za palmę, co pęka w kwietniową niedzielę, za gruszę tą polną, co długi dzień ściele? A kto mi zapłaci za słodkość tę miodu, co pszczoły ją niosą do ula z ogrodu? Za cmentarz rozkwitły w głóg dziki jak sady, gdzie leżą w mogiłach ojcowie i dziady? A tojże i mnie tam gospody potrzeba, gdy Pan Bóg zawoła, chodź chłopie do nieba. Nie sprzedam ci roli, weź Niemcze talary. Kto ziemię przedaje, nie naszej ten wiary. Aktualność aż boli, prawda? Teraz wobec tego, co się dzieje. To może Asnyk, póki w narodzie, to znany wiersz, ale przypomnę. Póki w narodzie myśl swobody żyje, wola i godność i męstwo człowiecze, póki sam w ręce nie odda się czyje i praw się swoich do życia nie zrzecze, to ani łańcuch, co mu ściska szyję, ani utkwione w jego piersiach miecze, ani go przemoc żadna nie zabije i w noc dziejowej hańby nie zawlecze. Zginąć on może z własnej tylko ręki, gdy nim owładnie rozpacz, senna, głucha, co mu spoczynek wskaże w grobie miękki. I to zwątpienie, co szepcze do ucha, że jednym tylko lekarstwem na męki jest dobrowolne samobójstwo ducha. Porozmawiałyśmy troszkę o kłopotach z wyborem, czy o trudnościach może bardziej. Teraz bardzo interesujące, myślę, dla nas byłoby poznać pani osobiste gusta literackie. Co
ukochanego i ulubionego udało się zawrzeć w tym tomie? Którzy poeci, jakie epoki? Poniekąd to ujawnia się już w tych wierszach, które Państwo czytają, ponieważ... A teraz? No teraz, widocznie coś znowu źle zrobiłam. Więc oczywiście ten wybór, który Państwo słyszą, wynika z moich upodobań z całą pewnością. Natomiast ja nawet myślałam o tym, chociaż obawiam się tutaj już Państwa zmęczenia, że rzeczywiście jest kilka takich wierszy, które w sposób szczególny mnie poruszyły, no bo nie mogę powiedzieć, że którykolwiek z tych wierszy jest mi obojętny. No, wybierałam te, które rzeczywiście wydawały mi się jakieś niezwykle piękne. I chciałam zacząć, jeżeli można, to wymienianie od maleńkiego cytatu, dlatego że wspomniana tutaj inicjująca cały tom Pieśń Wojów Bolesława Krzywoustego, zaczerpnięta z kroniki polskiej anonima zwanego Gallem, jest tekstem, który w gruncie rzeczy jest urzekający, jeżeli się o nim pomyśli, jako takim pierwszym zapisie polskiej natury. Dlatego, że jeżeli popatrzeć na ten tekst, to właściwie cała fantazja ułańska, o której czasami mówi się tak stereotypowo, jest właśnie w tym tekście zapisana. Ale nie tylko fantazja, ale i wyobraźnia i sięganie, śmiałość sięgania po marzenia, realizowania ich. I myślę, że to jest taki znak dla mnie, że nie tylko martyrologia, która jest oczywiście bardzo ważna i od której nigdy bym się nie odżegnywała, ale że w tej poezji jest też niezwykle dużo takiej pasji i siły, która może być no takim jakimś lekarstwem, czy ja wiem, dopingiem dla nas, żeby nie ustawać, żeby nie popadać w zwątpienie i w jakąś taki marazm. Ten fragment to jest: ojcom naszym wystarczało, jeśli grodów dobywali, a nas burza nie odstrasza, ni szum groźny morskiej fali. Nasi ojce na jelenie urządzali polowanie, a my skarby i potwory łowim skryte w oceanie. Więc myślę, że to jest właśnie takie odsłonięcie takiej perspektywy, która wydawała się niemożliwa, a przecież się zrealizowała, prawda? I Polska sięgnęła morza i łowimy te potwory i skarby do tej pory. Więc żeby się nie bać marzeń i próbować je realizować. Wydaje mi się, że takie przesłanie w tej poezji też jest. I to jest jeden z tych moich ulubionych tekstów. Natomiast potem oczywiście już proszę się nie obawiać, nie będę wymieniała wszystkich, ale na pewno ten Lech Zbudzony Jana Jurkowskiego, którego fragment na początku był. Na pewno no niesamowita, taka poruszająca jest ta poezja XIX-wieczna, już romantyczna, ale myślę o tych szczególnie wierszach, które związane są z konkretnymi osobami, na przykład ze śmiercią Karola Lewitu, który sam podpala siennik, żeby nie wydać swoich współtowarzyszy, będąc już w więzieniu. Na pewno te wiersze, które właśnie mówią o prawdziwych historiach jednostkowych. Więc na przykład z takich wierszy Felicjana Faleńskiego, Zapłata po pracy. To jest niesamowity wiersz, ja nie będę Państwa nim męczyć absolutnie, tylko to jest wiersz, który opowiada o ostatniej drodze rządu narodowego, znaczy tego rządu Traugutta, który współtowarzyszy idących na miejsce kaźni, idących na śmierć. I jest tam taki dialog, właściwie nie wiadomo, kto go prowadzi. Takie pytanie powtarzające się refrenicznie: daleko, jeszcze daleko, i właściwie nie wiadomo, do tej pory nie potrafię ostatecznie rozstrzygnąć, kto z kim, znaczy nie kto z kim rozmawia, ale kto odpowiada na te pytania. I myślę, że jest no, takie niesamowicie poruszające w tym właśnie to, ta zgoda na los i jak gdyby potwierdzenie tego, że oni nie żałują tego, że idą na śmierć, bo wybrali dobrze. Wybrali dobrze, bo wybrali walkę o Polskę. I to jest
chyba jeden z takich najbardziej poruszających mnie wierszy. Ale oczywiście jest mnóstwo wierszy takich jak Mieczysława Romanowskiego, Sztandary Polskie, tylko w Kremlu, który też właściwie brzmi dobrze. Czy Asnyka... Bardzo dobrze. Czy Asnyka, Miejmy nadzieję, to też taki jasny, pogodny, można powiedzieć, wiersz. Czy także Asnyka, historyczna nowa szkoła, która właściwie w pewnym sensie mówi brzydkie rzeczy o Krakowie, ale z drugiej strony nie bez racji. I wreszcie, żeby zakończyć już ten przydługi, może tutaj tę przydługą listę, to na pewno z takich też poetów dzisiaj zapomnianych, takie ramoty obśmiewane, to Artur Oppmann. Oczywiście on jest... to dla warszawiaków, prawda, zwłaszcza postać, myślę, że niezwykle bliska sercu, nie tylko ze względu na teksty o Warszawie, najpiękniejsze, jakie sobie można wyobrazić, ale też na przykład za taki niesamowity wiersz Za krople mojej niemieckiej krwi, w której on o tym swoim pochodzeniu niemieckim mówi w sposób tak niezwykle piękny, że za to, że jest właśnie, że jest w nim ta kropla, powinien dać Polsce jeszcze więcej, prawda? Za to, że może być Polakiem. I to jest, myślę, jeden z takich pięknych wierszy. Ale też, jeżeli już jesteśmy przy Oppmannie, to też taki zapomniany, niezwykły wiersz Noc w Krakowie 1813. To jest o księciu Józefie, który przeżywa właściwie takie rozterki po klęsce, że myśli o samobójstwie. I to jest taka szatańska właściwie kuszenie, prawda, rozmowa, taka psychomachia, też niezwykle piękna. Z całą pewnością takie odzwierciedlenie nastrojów tuż przed odzyskaniem niepodległości Edwarda Słońskiego. Ta, co nie zginęła, tam rozdzielił nas, bracie, zły los i trzyma straż, prawda, i ten podział, dlatego o tym mówię, że to jest taki podział narodu, który staje wobec konieczności strzelania do siebie z wrogich okopów, ale to są wrogie okopy, ponieważ dowódcami i wojska stoją tutaj z różnych zaborów. Natomiast oczywiście ten podział narodu jest tam zupełnie inny niż ten podział, który dzisiaj przechodzi czy zachodzi. Tam to była konieczność, to wymuszone. Dzisiaj oczywiście ten podział jest, jego przyczyny są inne. Na pewno ten Słoński to jest też taka dla mnie taki ważny tekst, bo moja babka urodzona w 1903 roku, 1904, deklamowała te wiersze Słońskiego jako dziewczynka i potem jako stara kobieta deklamowała je też, uczyła mnie w dzieciństwie, a ja obśmiewałam to i uważałam, że to nie wypada i w ogóle. Teraz to do mnie wraca jakimś takim wyrzutem sumienia straszliwym, że nie w porę, znaczy, że po latach dopiero zrozumiałam, o co chodzi. A ostatni wiersz, i to już naprawdę ostatni, który tutaj wymienię, to Leśmiana Spowiedź. To jest niesamowity wiersz, bo Leśmian nie kojarzy się z poezją patriotyczną. Właściwie baśń o żołnierzu polskim to był jeden taki tekst prozatorski, który napisał o Polsce, niezwykłej piękności. I ta spowiedź, która też właściwie mówi i o przywiązaniu do historii, do polskości, ale też do ofiary, którą trzeba ponieść. Więc tyle. Jest. Jest, proszę Państwa, bardzo wiele literackich, poetyckich odkryć w tej antologii. Muszę powiedzieć, że tutaj bardzo, bardzo wiele interesujących perspektyw na określonych twórców. Niekiedy zaskakujących, bardzo świeżych, jeśli chodzi o taki właśnie o taką decyzję, o śmiałość decyzji twórcy antologii. Chwilami niezwykle imponujące były właśnie ograniczenie się, tak, w wypadku Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, jakaś umiejętność
wysublimowania materii najistotniejszej z tego bezmiaru ich twórczości. Karkołomne zadania, znakomicie, myślę, tutaj udało się pokonać te takie autoograniczenia też, prawda? Bo to jest kwestia tak, przywiązania do wielu tekstów, z których trzeba świadomie zrezygnować, bądź też podjąć decyzję jakieś przeciwne do pierwszych intuicji. Myślę, że to tak też mogło przebiegać. Chciałabym zapytać, wybiegając może do przodu, ponieważ, proszę Państwa, to zaledwie pierwszy tom z całego zamierzenia. W przygotowaniu, myślę, że już jest, bo zawsze te przygotowania trwają na ogół równolegle z pracą poprzednią, zabieramy się za następną, więc myślę, że to w tej chwili praca w re. Spodziewamy się tomu drugiego, nie wiemy kiedy. Niemniej wiemy, jaka będzie skala tego zamierzenia. Początek rok 1918 do właściwie współczesności. To jest dla mnie niezwykle interesujące, jak dalece ta współczesność będzie już równoległa z naszymi czasami, czy jakaś cezura tutaj zostanie wprowadzona i tom trzeci, najbardziej współczesny, będzie się rodził jako kolejny, czy też poprzestanie Pani już na drugim, co byłoby z wielką szkodą, wydaje mi się, dla materii. Ale chciałabym zadać konkretne pytanie. Jak Pani ocenia, bo rozumiem, no, mogę sobie wyobrazić dwudziestolecie, mogę sobie wyobrazić literaturę oczywiście czasów wojny i do powiedzmy lat 80. Natomiast już później, poza Herbertem i Rymkiewiczem i Wenclem i Dakowiczem, zaczyna się robić coraz trudniej. Jak Pani ocenia kondycję, właśnie tak mogę powiedzieć, tak, kondycję współcześnie powstającej literatury patriotycznej? Bo to jest no, niezwykle chyba trudne do zdiagnozowania. Wydaje mi się, że jest trudne rzeczywiście. To znaczy ja mam z tym kłopot. Natomiast mimo tych kłopotów próbuję brnąć naprzód z tą pracą, trafiając oczywiście na takie rafy, nadziewając się na różne rafy. I tutaj właściwie trzeba rozstrzygnąć jedno. No, rzeczywiście poezja współczesna, która powstaje w tej chwili, po pierwsze ona jest troszkę inna, to znaczy ten patriotyzm trochę się zmienił, ale może nie całkiem, bo z tej rozmowy naszej wynikało, że pani sugeruje istnienie czegoś takiego, znaczy zmiany wyraźnej w stronę takiej patriotyzmu tylko małych ojczyzn. Tak, i to jest prawda i równocześnie wydaje mi się, że to nie jest całkowicie, jak gdyby, znaczy nie ogranicza się ta poezja do małych ojczyzn, to znaczy do jakiegoś miejsca ukochanego, ulubionego, bo rzecz jasna tak, to znaczy poszczególni poeci, czy wielu poetów ma swoje ulubione miejsce, swój rejon, swój taką, no nie wiem, jakieś takie refugium, w którym szuka szczęścia, czy oparcia, czy jak gdyby tylko tam jest ta Arkadia, czy w każdym razie schronienie przed światem. Ale to nie jest pisane z pozycji tylko tu jest dobrze, a tam jest źle. Mam nadzieję, że to nie zawsze tak jest. W każdym razie, że jest wielu poetów, dla których nie ma jak gdyby takiej granicy pomiędzy tym moim światem, który opisują bardziej dokładnie, a tym światem wspólnym, znaczy to, tym, co po prostu jest w tym wypadku Polską. Natomiast wydaje mi się, że no są poeci, którzy wychodzą z tej swojej właśnie, z tego zamknięcia w małej przestrzeni, czy w każdym razie wychodzili. Na przykład Jarosław Marek Rymkiewicz teraz jest w ogrodzie w Milanówku, ale we wcześniejszej poezji zdecydowanie wychodził jednak w stronę... Wracał się z Jadźwigami. No bardziej. Więc właśnie, to jest zupełnie inna perspektywa. Natomiast jeżeli chodzi o tę współczesność i o te cezury i dokąd ten tom sięgnie, no nie wiem, jak to się uda, bo on ma być, w zamierzeniu ma być mniejszy, połowa z tego. No. Och nie, więc, och nie. Więc to jest, no teraz no, trudności są ze zdobyciem tekstów, prawda, prawa autorskie. To jest przekleństwo, właśnie, chciałabym absolutne zapytać przekleństwo, o tak, ale... z którym no, trzeba się jakoś borykać, czy to no, docierając do spadkobierców, czy prosząc na szczęście żyjących autorów i tak dalej, i tak dalej. Ale może poczytałem sobie za zaszczyt też, żeby ich...
No byłoby, właśnie, ja sądzę, że należy tak to ująć. Ale myślę, że tutaj, jeżeli tylko dokończę, przepraszam, tylko ten wątek, jak daleko sięga zamiar, no to myślę, że do Smoleńska, że to jest ta cezura, to znaczy ze Smoleńskim, z wierszami smoleńskimi, ale no tutaj znowu mam taki, znaczy wątpliwość i to jest, tak myślę, że jeżeli sprawa smoleńska wyjaśni się błyskawicznie, to wtedy trzeba dawać te wiersze, które mówią całą prawdę i które pokazują, kto jest winny, jeżeli takie są i jeżeli te intuicje, które w tych wierszach są zawarte, są prawdziwe. Ale jeżeli się za 50 lat dowiemy lub nie dowiemy, co się stało w Smoleńsku, to nie chciałabym zamieszczać w tej antologii tych wierszy, które wskazują czyjąkolwiek winę albo przyczynę. Wydaje mi się, że to byłoby jednak nieuczciwe. Czyli wtedy krew Rymkiewicza się nie mieści w tych kryteriach? No. A no właśnie. Właśnie. Tak. Ale to jest dylemat, wobec którego nadal jeszcze, znaczy, który mnie dręczy, można powiedzieć. No, tyle. Można by podpowiedzieć, bo mamy moim zdaniem takim kronikarzem stanu wojennego wspaniałym jest Ernest Bryl, prawda? Pani Marianna Bocian chyba też tam miała jakiś wkład w tę poezję. I jest ta antologia smoleńska. Nie zawsze tam jest to napisane jako oskarżenie konkretnych osób, tylko jako pewien stan, prawda, takiego, nie wiem, zatroskanie to za słabe słowo, takiego pochylenia się nad ojczyzną. A może jeszcze jakieś nazwiska usłyszymy z tego tomu drugiego? Bo to jest interesujące niezwykle. To po prostu jest nasz czas teraźniejszy. Proszę uchylić rąbka tajemnicy. Ja nie kryguję się i nie wiję. Jeszcze ta lista wciąż się zmienia. W każdym razie, jeżeli mogę wykpić się jednym nazwiskiem, to chciałabym, żeby tam był o dziwo Miłosz. Chciałabym. A propos Miłosza, muszę powiedzieć, że właśnie też, kiedy tych dwóch się tam pokłóciło z trzaśnięciem drzwiami, prawda, jak Miłosz sobie podobno zażartował, że Polska lepiej by miała, gdyby była 17. Republiką, on twierdził, że to żart, no Herbert wyszedł, ale rzeczywiście, kiedy ja byłem zmobilizowany przez siostrę Wojtka Młynarskiego, Basię, do tego, żeby zrobić jakiś wieczór na stulecie Miłosza, to znalazłem jednak, jak pogrzebałem, dużo takiej poezji, która rzeczywiście mi się przydała. To się nazywało Ciemna miłość własna, z tym, że to oczywiście tam też jest rzeczywiście taki ojczyźniany akcenty takie tego typu, prawda? Troszkę patriotyzm taki inny może niż mój. Ale jest jednak taki właśnie, bo przecież widzę, że też dobierasz wiersze, w których na przykład można by też uwzględnić Adama Zagajewskiego, który nas ostatnio rozczarował, ale na pewno u niego też można znaleźć, prawda, u tych, którzy myślą inaczej, którzy są nie po naszej stronie, ale jak to się mówi, twórczość oddziela się od twórcy. Jest taki jeden z ostatnich wierszy Miłosza, w którym on całkowicie zmienia jak gdyby ton znany z poprzednich wierszy i właściwie to jest takie dla mnie zaskakujące, znaczy na tyle zaskakujące, że wydaje mi się, że zasługuje na uwagę, prawda, że trudno to przegapić czy pominąć. Proszę Państwa, myślę, że oddamy głos poetom jako klamrze spinającej dzisiejszy wieczór, a później, jeżeli Józef pozwoli, bo sądzę, że mamy taką jeszcze szansę na oddanie Państwu na chwilkę mikrofonu, bo sądzę, że okazja jest niebywała, ażeby Panią doktor zapytać o rzeczy, które w naszych sercach drzemią, czyli o potrzebę podzielenia się właśnie słowem, pięknem słowa, nastawionym ku dobru ojczyźnie.
Myślę, że tu nie bez kozery Justyna dobrała taki wiersz, który znam doskonale i nawet go mówiłem wiele razy przy różnych, ale to jest wiersz szalenie aktualny. Strój liścia braterstwa Staffa, fragment takiej części pod tytułem Zasługi. To sobie tu troszkę skróciłem. Za zasługę liczono nam słowy pięknymi, że słońce w niebie Polak ustalił, Kopernik. Lecz za złe mają, kiedy swój los tu na ziemi utwierdzić chce duch polski, własnej doli sternik. Żeśmy hordom tatarskim nadstawiali karki, mianowano nas dumnie Europy przed murzem. Lecz ciężkie nam wyrzuty wtłaczają na barki, że chcemy swoim własnym owładnąć podwórzem. Żeśmy Warnę i Wiedeń, skrzydlato, pancernie krwią znaczyli. Chrześcijaństwa byliśmy szermierzem. Lecz poczynamy sobie zdradziecko, niewiernie, gdy wydartym z swych skrzydeł chcemy poruść pierzem. Najwierniejszą kościoła córką Polskę zwano, że broniła chrześcijaństwa innych od mąk grozy. Lecz kazano jej zginać posłusznie kolano, gdy jej własne chrześcijaństwo pętano w powrozy. Wychwalano i miano nas w wysokiej cenie, żeśmy swobodę wyznań dali innowiercom. Lecz ściągamy nagane nasie i zgorszenie, gdy chcemy własną wiarę zachować swym sercom. Budziło poklask huczny podziw w świecie szczery, żeśmy jak lwy walczyli, jak orły, krogulce kiedyś na San Domingo lub u Samosiery, lecz źle, kiedy to samo czynim w polskiej Wólce. Za naszą i waszą wolność z Waszyngtonem lana krew polska chwałą purpurową krzyczy. Lecz gdy za własny zagon broczym żywym łonem, to krew nasza jest barwy dziwnie buntowniczej. Pótyśmy byli mili i naród rycerski, póki miano w kieszeni nas, w każdej potrzebie, kiedy mógł drzeć z nas skórę każdy imci zdzierski, gdyśmy wszystko robili drugim, nie dla siebie. Jeśli ceną, co wasze kupuje uznanie, była li słabość nasza, potulna i grzeczna, to pragniem nie zasłużyć sobie odtąd na nie i gorsza sława będzie nam bardziej bezpieczna. Europo, obłudnico stara, że lubystkiem twym wzgardzim wybacz. Łaski Twojej doszliśmy granic. Pozwól, że moc nam własna będzie odtąd wszystkim i że Twój sąd sprzedajny musimy mieć za nic. Jerzy Żuławski. Do moich synów. Synkowie moi, poszedłem w bój, jako wasz dziadek, a ojciec mój, jak ojca ojciec i ojca dziad, co z legionami przemierzył świat, szukając drogi przez krew i blizny do naszej wolnej ojczyzny. Synkowie moi, da nam to Bóg, że spadną wreszcie kajdany z nóg i nim wy męskich dojdziecie sił, jawą się stanie, co dziadek śnił. Szczęściem zakwitnie krwią wieków żyzny łan naszej wolnej ojczyzny. Synkowie moi, lecz gdyby Pan nie dał wzejść zorzy z krwi naszych ran, to jeszcze w waszej piersi jest krew na nowy świętej wolności siew. I wy pójdziecie po mnie puścizny na bój dla naszej ojczyzny. W
Witam Państwa, Krzysztof Jabłonka. Ja od razu chcę powiedzieć, co zawdzięczam tej książce. Pod scenę, tak? Mianowicie otwieram, kto ma książkę, niech też to zrobi. Strona 16. Co my tu czytamy? Śmierć biskupa Stanisława ze Szczepanowa. 11 kwietnia, czyli dziś. Mamy rocznicę jego śmierci, dziękuję. Oczywiście 1079 roku. Zdaje się, że 8 maja, czyli Dzień Świętego Stanisława, to jest dniem jego kanonizacji, o ile dobrze, czyli narodzin dla nieba, jak się wtedy mówiło. A ja może powiem jeszcze jedno, może się tu narażę jakoś, że sobie robię żarciki, ale wyraźnie pani polonistka jest pod wpływem męża historyka, bo to jest rzeczywiście dla mnie historia pięknem pisana. Rzeczywiście i to jak idzie właśnie, jak Norwid mówi, piękno z prawdą idzie, jak ubiera się w piękno treści, to dopiero to jest ta pełnia. Protestuję, nie widzę żadnych wpływów. Jest to znakomita, piękna antologia przez poetkę, polonistkę, wykładowcę akademickiego poczyniona. Jerzy. Bo jest nauczycielem akademickim, w związku z czym pedagogika jest immanentną częścią działalności w ogóle. Przepraszam, pozwoliłam sobie tutaj obronić. Dziękuję. Wojciech Stańczak. Ja mam pytanie do pani Łabonarskiej, bo 5 razy przeczytała pani tą zbiernikiem, a raz tę. To jak się mówi? Tę, dziękuję. I u Konopnickiej tak jest, tak? Tę, dziękuję. A tylko miałam... O wierszu, tak. Jeżeli czytałam tą, to było tą. Tak? Na pewno? Czy u Konopnickiej jest na pewno tą zbiernikiem, tak? A można sprawdzić. To tylko jedno. A czy nie można by... Nie, pani mówi tę, tak, ale jak pani... Tak, ja też mówię tę. Ale czy tam było tą? Pytam autorkę antologii. Dobrze, zostawmy to już, tak. Natomiast czy nie można by tej antologii wydać na przykład w 2 tomach, 3 tomach, dlatego że widziałem, jak się recytatorzy męczyli trzymając tę książkę, tak. Dziękuję bardzo. Prawda? Dziękuję mało bardzo. Kto, tylko wydaje tyle. Mi się, będzie ją w takiej dosłowności trzymał, jak Jerzy i pani Halina. Sądzę, że ona znakomicie leży na kolanach, bo wypraktykowałam w trakcie spokojnej lektury w fotelu wieczorami. Kiedy panie doktorze. Takie krzesła były od razu ze stolikiem. To musimy wrócić do tego umeblowania. Właśnie. Prawda? Dzięki. Ja chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za tę antologię i to jest fantastyczny dowód na to, jak bogata jest nasza literatura. Trochę mi się przypomniał też wielki poeta Jan Kasprowicz, który też stworzył antologię, ale on tworzył antologię literatury angielskiej, był wykładowcą komparatystyki na Uniwersytecie we Lwowie, Jana Kazimierza zresztą, i właśnie pracowicie przekładał tych poetów języka angielskiego. I też dokonywał wyborów i można poznać charakter twórcy właśnie poprzez antologię. Ja akurat badałam Kasprowicza, natomiast jestem niesamowicie ciekawa pani wyborów i pani właśnie jako poetki. Pamiętam, nawet napisałam taki tekst, translatorskie wybory właśnie i w tych wyborach ujawniał się poeta, ujawniała się jego osobowość. Także naprawdę bardzo jestem ciekawa. I bardzo się cieszę, że ta antologia powstała i też to, co pani Halina Łabonarska powiedziała o swoim synie, który od razu chciał tę książkę dla siebie, młode pokolenie. I myślę, że to jest niesamowicie ważne. Także wielka praca, fantastyczna, bo to wszystko, co leży gdzieś w bibliotekach, dostępne dla polonistów, dla bibliotekarzy, dla studentów, powinno trafić pod strzechy, tak jak to kiedyś sobie marzył inny nasz poeta. To po prostu powinno być wśród nas, to powinno żyć, to powinno być tak wspaniale czytane, jak tutaj państwo aktorzy to robili. Też bym bardzo chciała, żeby młodzież też wróciła do tradycji recytowania poezji.
żeby odnawiały się te szkolne teatry, szkolne występy właśnie z poezją, z pięknym słowem, żeby nauczyciele też bardziej zwracali na to uwagę. I wydaje mi się, że to rzeczywiście może być dla nich też fantastyczna pomoc, bo trudno może zapracowanemu nauczycielowi gdzieś siedzieć w bibliotekach i wyszukiwać, znajdywać te wspaniałe perły. Także gratuluję, bardzo się cieszę. Nie znam, jeszcze nie przeczytałam tej antologii, ale jestem bardzo ciekawa i naprawdę dziękuję, dziękuję z całego serca. Wielka robota i bardzo ważna dla naszej kultury, dla młodych, dla nas wszystkich. Dzięki. To ja dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze Pan Krzysztof. Do Pani Justyny, tak? Pani jest autorką. Otóż w poszukiwaniu tak zwanych najwcześniejszości, czyli czegoś, co najbardziej wcześnie powstało, to pragnę przypomnieć rzecz, która odegrała już pewną patriotyczną rolę. Najwcześniejsza, w której jesteśmy my jako Słowianie zawarci. Otóż, drodzy Państwo, jest coś takiego jak legenda panońska. Składa się z dwóch żywotów, świętego Konstantego Cyryla i Metodego. I Metody opisuje Cyryla. Prawdopodobnie Metody był lub jego uczeń. I święty Cyryl umiera w Rzymie i modli się za wszystkich Słowian. Jest to tak piękne. Jest to parafraza modlitwy Chrystusa w Ogrójcu. Jako Ty mi dałeś, ja jako Twoich Ci oddaję. I w pewnym momencie w tekście starosłowiańskim to się staje poezją. Ja Państwu tylko opowiem, jak ta modlitwa stała się patriotyczna. Otóż wybuchł nam 1981 rok. Wiemy, co to szalało. A w Moskwie jechały czołgi. Był to 1 maj. I wtedy z grupą, około 11 osób, opuściliśmy cichcem Warszawę i pojechaliśmy do księdza Piętki, do Kodnia nad Bug. Ksiądz Piętka z kolei był w Kostomłotach sąsiednich, jedyna neounicka. Neo to jest jeszcze takie coś innego. I tam, w tenże właśnie dzień, kiedy grzmiały te, nie armaty, tylko czołgi na Placu Czerwonym, myśmy weszli dokładnie po kolana, no najdalej jak w ten Bug się dało wejść, nie tylko ze względu, że był głęboki, ale już był graniczny, mogli tam do nas strzelać, zresztą nam mówili, że się tam nie zapuszczać, ale jednak tośmy weszli. I słuchajcie, myśmy to przeczytali. I na końcu jest, wygub tę herezję, co niszczy, co na Słowian została obrócona. Słuchajcie, tam są takie również wyklinające momenty. I wyobraźcie sobie, że ta modlitwa się spełniła. No szlak trafił Związek Sowiecki. Także proponuję uczcić świętego prawdopodobnie Cyryla, bo to jest chyba u Metodego, lub nie, może to jest w życiorysie oczywiście Cyryla, ale napisanych przez ucznia. Tak. W drugim tomie w wersji z Bugu z 81. Jak najbardziej się mieści po prostu, tak jak... Szanowni Państwo, czy Pan jeszcze pytanie? Tak, to proszę bardzo, myślę, że chyba Józef zarządzi jako ostatnie. Bardzo dziękuję. Ja osobiście i bardzo prywatnie czuję się wywołany do odpowiedzi. Najpierw zadam pytanie, ale odpowiedź na nie może na samym końcu, bo podejrzewam, domyślam się, Irena Rastawicka z domu, Irena Kulińska. Koleżanka Gajcego, koleżanka Baczyńskiego, Stroińskiego z tego samego roku na tajnym uniwersytecie. Nie zdążyła do powstania. Uczyła polskie dzieci polskiej mowy gdzieś pod Łowiczem. Autorka 6 tomików. Większość to jest poezja nauczycielska. Pamiętam, tak myślę, że pamiętam, jeden wiersz mojej świętej pamięci mamy. Już tutaj kiedyś coś innego mówiłem i spróbuję przy Państwie... Nie mogę użyć innego słowa, spróbuję go jakoś poprawnie powiedzieć. Powrót do domu. Wiersz napisany w 1945, kiedy już udało się z Podłowicza do Warszawy dotrzeć i zobaczyć, co tam zostało. Biegłam na skrzydłach do Warszawy zobaczyć, dotknąć murów krwawych i dom, czy całkowicie. Czy śmiertelnie?
lecz tam był tylko w górze błękit. Powietrze mogłam wziąć do ręki i ani pieca, ni czajnika. Gruz runął, stropy poodmykał. Szczerzyły się kamienne schody, jakby na drzewie zawieszone drzewa domostwa. Szarość zdziobała śnieżna ospa. I tylko niebo było lustrem niezadraśniętym, nieskażonym. Prawie mi się udało. Dzięki. To najlepszy dowód, że poezja żyje, proszę Państwa, w naszych sercach, w naszych umysłach i że potrzebujemy takich tomów. Pani doktor, nasza miła autorko, potrzebujemy takich tomów. I te wszystkie poprzednie antologie i ta, która wieńczy Pani dotychczasową twórczość, jest naszym sercom bliska. Proszę mieć nasze zapewnienie jako czytelników, jako słuchaczy tego, co dzisiaj Pani zechciała nam powiedzieć jako komentarz. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy o następne.